najbardziej kojarzona z ONA, ale od 2003 roku pracuje pod własnym nazwiskiem, tworzy, śpiewa, robi to, co lubi. Pozornie zmieniona, ustatkowana matka trojga dzieci, wciąż rozmiłowana w ostrym roku. Człowiek od tak się nie zmienia, rock'n'roll kocha się całe życie i to widać na scenie, gdzie Agnieszka Chylińska zatraca się dla muzyki i fanów. Stalowa Wola czekała na Chylińską od dawna. Ostatni dzień miejskiego świętowania przywiódł za sprawą wokalistki na plac Piłsudskiego prawdziwe tłumy fanów w różnym wieku. Nikt się nie zawiódł. Było jak trzeba. Głośno, ostro, rockowo. Koncertuje, pokazuje się w telewizji, ma swój program autorski w radio, zdobyła telekamerę 2015. Spełniona matka, partnerka, kobieta sukcesu. Na scenie drapieżna rockmenka. Cały czas pachnie.